Niezależnie od tego, gdzie jesteście, obowiązuje was w każdej chwili i w każdej sytuacji regulamin szkolny. Sufit. W poniedziałek, 21 marca, w szkole w Powodowie dało się zauważyć ogólne rozprężenie spowodowane obchodami Dnia Wiosny, który jest od lat jednym ze stałych punktów roku szkolnego. Impreza przygotowana przez uczniów i uczennice z samorządu szkolnego była zorganizowana na tyle dobrze, że publiczność mimo nie najlepszej pogody nieźle się bawiła. Dzień rozpoczął się apelem, na którym przedstawiono plan organizacyjny Święta Wiosny w Zespole Szkół Rolniczych oraz zapoznano młodzież z ich nowym samorządem szkolnym. Po części oficjalnej zaczęła się zabawa. Najpierw parada klas. W Powodowie tradycją już jest, że co roku większość klas przebiera się na paradę. I tym razem uczniowie nie zawiedli. Barwne korowody przebierańców spowodowały, że mimo mrozu temperatura wśród kibiców znacznie się podniosła. Brawa, okrzyki i aplauz wspomagały co bardziej wstydliwe klasy, tak że każda z nich musiała zrobić swoją rundkę dookoła placu apelowego. Proszę, brawa! Powiem. Nie będę kłamać, nie, nie, o nie. Karto, ukaż mi duszę dyrektora. Dowiedz nam o tyranii tego potwora. No, cóż ja tu widzę. To chyba jakiś odmieniec. Ty, uczniów kochasz, uczniowie cię kochają, lecz jednak stresy cię nie omijają. Tyś człowiek bardzo wesoły. W szkole tej, co tu obok stoi, zakupujesz sprzęt, telewizory. Aż tu przyjdzie nocka głucha, ktoś szybę wybija i na przykład ekspres do kawy zwija. A, lecz to jeszcze nie takie zmartwienie. Gorzej, gdy uczniowie zatruwają toaletowe bakterie. Zdarzają się też takie przypadki, gdy potem sprzątają kwiatki, wychwalają cię w niebogłosy i przeklinają papierosy. A więc trzymaj formę, stary, bo jeszcze nie jedne doczekasz wagary. Witamy serdecznie. Może kolega. Po zakończeniu parady przyszła kolej na konkurs. Jedną drużynę tworzyło trzech profesorów, drugą trzech uczniów. Pytania dotyczyły szkoły i miały wykazać, która z drużyn wie więcej na temat swojego miejsca pracy czy też nauki. Konkurs zakończył się remisem, a rozbawieni uczestnicy otrzymali smaczne nagrody w postaci owoców i innych artykułów spożywczych. Kiedy już zakończono igrzyska umysłowe, przystąpiono do konkurencji siłowych.
W konkursie na mistrza szkoły w siłowaniu się na rękę dla przykładu wziął też udział sam pan dyrektor naszej szkoły Jerzy Rusin. Niestety w drugiej potyczce z późniejszym mistrzem odpadł. Zwycięzcą po dramatycznych niejednokrotnie pojedynkach został Rafał Hoffman, który nieco później szczęśliwy odbierał nagrodę w postaci uścisku dłoni dyrektora szkoły. Dziewiąte. Wolny los, mu 2 punkty. Proszę, nauczyciele. 7. Gdzie znajdują się zakłady imienia Hipolita Cegielskiego? Poznaniu. Bardzo dobrze. 2 punkty. Kto prowadzi? Proszę, uczniowie. Ile jest pytań? 19. 10. Strata kolejki. Brawo. Numer. 10. Strata kolejki. Nie, tak. Proszę. 4. 4. Jaka jest odległość od przystanku do szkoły w centymetrach? 200. Bardzo dobrze, 3 punkty. Proszę, nauczyciele. To są 2 metry, nie? 200 centymetrów. Pierwsze wolne. Więc musisz sobie zaznaczać tam, wiesz? Weź długopis. Kto jest przewodniczącym naszej szkoły? Proszę, przewodniczący? Przewodniczący. Brawo! Dobrze! 2 punkty. 2. Proszę. 7. 7. Było. Nazwisko obecnej prezenterki Budy TV. Przynajmniej jedna. Marlena Majewska. Bardzo dobrze, 5 punktów. Ja bym się nie zgodził, bo my ją zawsze przedstawiamy jako Majka. 13. Kto wygrał konkurs na najpopularniejszego nauczyciela naszej szkoły? Panie profesor Sobczak. Bardzo dobrze, 2 punkty. Jaki mamy stan meczu? 15. Teraz to mieli oni być, no ale niech będzie. Pierwsze wolne. Ile działów jest na warsztatach? Dużo. Bardzo dobrze. 2 punkty. Proszę, uczniowie. 15. Ilu uczniów liczy klasa 2, 5 i 4, 5 razem? 34. 50. 63. Bardzo dobrze, 5 punktów. 19. Który ostatnio nauczyciel miał nogę w szynie? Ma chyba jeszcze. Ma. Pan Polak. Bardzo dobrze. 4 punkty. I po ostatnim pytaniu. Proszę, uczniowie. 8. Było. Ostatnie. Było. Pierwsze wolne. Było. W jakie dni ukazuje się Buda TV? We wtorek. Bardzo dobrze. 2 punkty. I proszę, nauczyciele. Przedostatni. Wolne. Ile lat wynosi najstarszy rekord szkoły? To jest... Dużo. Dużo. Bardzo dobrze. 5 punktów. Ile jedynek ma wójcik? Rozmawiam z przewodniczącą Magdą Ćwiklińską. Szkoła w Powodowie jest jedną z nielicznych, która zorganizowała jakąś imprezę z okazji Dnia Wiosny. Od jak dawna takie imprezy są organizowane? No, jestem uczennicą tej szkoły od 3 lat. Jak tylko pamiętam, takie imprezy były tutaj organizowane w tej szkole i na pewno tylko jak ta szkoła powstała, to zawsze. Jesteś nową przewodniczącą. Czy masz jakieś plany związane z imprez?
No, planów jest dużo, ale nie wiadomo, czy to wszystko wyjdzie, czy będzie dało radę zorganizować, ale myślę przy większej pomocy na pewno. A czy młodzież jest chętna do współpracy, czy wykazują dużą inicjatywę? No, zależy jaka młodzież, ale niektórzy, na przykład nasz samorząd szkolny, ten, który teraz powstał, jest chętny i na pewno uda się wiele imprez zorganizować. Dziękuję bardzo. Po męczących konkursach na siłę mięśni i wiedzę o szkole nadszedł czas na główną atrakcję dnia – randkę w ciemno. Całość perfekcyjnie poprowadzona przez Macieja Hegenbarta spowodowała, że wielu z przyglądających się randce zapragnęło też znaleźć się po jednej ze stron wachlarza. Niestety nie było im to dane. Kiedy zwycięzcy quizu odebrali swoją nagrodę Opla Kadeta i wrócili z przejażdżki tymże Oplem dookoła posiadłości szkolnych, przystąpiono do rozstrzygnięć wcześniej ogłoszonego konkursu na najsympatyczniejszych uczniów szkoły oraz konkursu na najlepiej przebraną klasę. I tak, najlepiej przebraną klasą została klasa pierwsza Liceum Ekonomicznego. Nagroda 2 miliony i jeden dzień wolny do wycieczki. Drugie miejsce zajęła klasa trzecia Liceum Rolniczego. Nagroda 1 milion i jeden dzień wolny do wycieczki. Miejsce trzecie zajęła klasa pierwsza Liceum Rolniczego. Nagroda 1 dzień wolny do wycieczki. W konkursie na najsympatyczniejszą dziewczynę i najsympatyczniejszego chłopaka zwycięzcami zostali Agnieszka Kruszona i Mirosław Olszewski. Całość była urozmaicona występami szkolnego zespołu muzycznego, który swoim repertuarem rozgrzewał dodatkowo już i tak rozgrzanych kibiców. Uroczystość była bardzo udana, mimo kilku niedociągnięć organizacyjnych. Młodzież i grono nauczycielskie ogólnie bawili się nieźle. Miejmy nadzieję, że również za rok spotkamy się w Powodowie na święcie wiosny i będziemy się równie dobrze bawić. A teraz zabawmy się i my, oglądając randkę w ciemno. Jest? Robert! Robert przyjechał do nas, już idę do niego. Robert, skąd jesteś? No, ciężko powiedzieć, ale chyba z Powodowa. Na pewno się nie może doczekać, żeby wybrać tą swoją wybraną. Często. Powiedz, jak to jest? No, w ciemno jeszcze nie brałem. Zobaczymy. Ale na pewno chciałbyś je zobaczyć. Wierzę ci, wierzę. Masz na pewno jakieś przygotowane pytania dla nich. Są. To może zacznijmy. Najpierw poza konkursem chciałbym, żeby każda kandydatka co najmniej przez 10 sekund głośno się zaśmiała. Może o uśmiech poprosimy kandydatkę numer 1. Piękny uśmiech, prawda? Może teraz się zaśmieje kandydatka numer 2. Mało przekonywujący ten uśmiech. Teraz się skończ. Prosimy o pytanie drugie. Jeżeli miałbyś wystąpić w jednym z teledysków znanych piosenkarek, na przykład Madonna, Kim White czy Whitney Houston, w którym teledysku chciałbyś wystąpić i dlaczego? Robert, którą kandydatkę poprosimy? Będę strzelał, pierwsza. Trafny wybór. Chyba są słabne. Ale masz wybrać jedną. I dlaczego? Uzasadnij. Whitney Houston, bo mi się czarny kolor podoba. Dziękujemy bardzo. Robert, wybierz, druga czy trzecia kandydatka? No, niech będzie druga. Ja Madonnę, bo jestem bardzo do niej podobna. Co widać? Prosiłbym o głośniejsze odpowiedzi. Wszystko, tak? To może teraz kandydatka numer 3. Ja z pewnością wystąpiłabym z Whitney Houston, ponieważ mam taki piękny głos jak ona, co udowodniłam już swoim śmiechem. Dziękuję. Wybór jest ciężki, ale czekam na podsumowanie. Podsumowania nie ma, podsumowanie sobie możesz sam. To teraz czas dla mnie. Ja osobiście bym ci proponował wybrać kandydat numer 2, wiesz? A może 3?
Co przemawiasz za kandydatkę numer dwa? Słucham? Dlaczego kandydatkę numer dwa? Bo jest podobna do Kim White. Że czekamy na wybór. Wybrałem Marlenę i oczekuję nagrody. Jakaś zmiana zawsze musi być. Chciałbym ci całować. I prosimy tu podejść, tak się trochę wiesz, żebertyż, bo jesteś dosyć wysoki, żebyś nie widział. Czy parawan będzie się odsuwał sam? Nie, trzeba go, on jest wspomagany siłą mięśni, także trzeba go odsunąć. Może ja bym tu poprosił jakiegoś kolegę. Uwaga! Proszę, są oni! Zupełnie się nie spodziewałem takiego... Jak się czuję? Wspaniale! Też bym się z takim mężczyzną czuł wspaniale. Się zaraz dowiemy. Ręce mi się trzęsą, doczekać się nie mogę. Nagrodę ufundował koncern Opla, który ufundował, oto możecie zobaczyć, ten oto wspaniały czerwony samochód marki Opel Kadett. Właśnie o takim marzyłem. Ja też, aż ci zazdroszczę normalnie. Tą myślą przyjechałem. Ale do może tego zobacz programu. Najpierw ten twój samochód. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Diagrolmet wykonuje usługi w zakresie obowiązkowych badań rejestracyjnych i przeglądu technicznego pojazdów wszystkich marek i typów, diagnostyki pojazdowej, napraw samochodów osobowych i ciężarowych, napraw sprzętu rolniczego, ciągników, przyczep, kombajnów, maszyn i narzędzi rolniczych, blacharstwa i lakierowania pojazdów, kompleksowej konserwacji nadwozi i podwozi, ślusarstwa oraz szkolenia teoretycznego kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy. W Diagrolmecie klient może oznakować swój pojazd popularnym w Europie Zachodniej i Polsce systemem zabezpieczenia samochodów przed kradzieżą. Numery identyfikacyjne są umieszczone w Centrum Organizacji Informatyki i Doradztwa, Ogólnopolskim Banku Oznakowanych Pojazdów. Jedną z istotnych form działalności firmy jest naprawa i dystrybucja sprzętu gaśniczego i gaśnic, które wchodzą w skład standardowego wyposażenia każdego samochodu. I co jest nie bez znaczenia, Diagrolmet daje również kontrolny roczny atest na sprzęt gaśniczy. Uwaga, szkoły, urzędy i zakłady produkcyjne. Diagrolmet jest jedynym w województwie dystrybutorem fotoluminescencyjnych znaków ewakuacyjnych wykonanych w dwóch wersjach materiałowych – samoprzylepnej folii i twardej płytki PCW. A jeżeli drażni Cię brudny wygląd Twojego samochodu, możesz zawsze skorzystać z myjni, czynnej nawet podczas siarczystego mrozu, spotykając się z miłą i kulturalną obsługą. Spróbuj raz, a zostaniesz naszym stałym klientem. Spółka Defor Chrząstowo 55 prowadzi działalność w zakresie stolarki budowlanej, projektowania i produkcji stolarki PCW i szyb zespolonych oraz stolarki aluminiowej i elewacji aluminiowo-szklanych. Do produkcji stosujemy materiały najwyższej jakości. Profile niemieckiej firmy WK, szkło czeskie Float i okucia niemieckiej firmy Siegenia. Podstawowymi produktami naszej firmy są
okna i drzwi zewnętrzne, również z wypełnieniami z warstwowych termoizolacyjnych płyt, drzwi i okna przesuwane, odstawiano-przesuwane i harmonikowe, elementy przeszkleń dachów i ścian, ogrody zimowe, werandy, pawilony, wiatrołapy, żaluzje i okiennice oraz inne nietypowe rodzaje stolarki budowlanej. Chcąc sprawnie reagować na potrzeby inwestorów, spółka podjęła także produkcję szyb zespolonych w różnych wersjach grubości, zestawów, ilości komór oraz rodzajów zastosowanego szkła, szyby niskoemisyjne, bezpieczne, antywłamaniowe i inne. Na życzenie zamawiającego montowane są również parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz obudowane ościeża drzwi i okien. O popularności Deforu nie świadczą realizacje firmy. Pasaż handlowy MM w Poznaniu, Hotel Merkury, Pałacyk Chyby koło Poznania. Wszystkich inwestorów zapraszamy do siedziby firmy Chrząstowo 55 koło Śremu lub Poznań ulica Święty Marcin 24, pasaż MM, pawilon numer 1.